Konflikt na linii mieszkańcy siedlisk a miasto Ełk po kilku latach przerwy rozgorzał na nowo. Mieszkańcy twierdzą, że kilka lat temu władze Ełku obiecały, że śmieci z miejscowości, w której powstaje zakład unieszkodliwiania odpadów, będą wywożone za darmo, ze względu na uciążliwości związane z lokalizacją takiej inwestycji. Było, że do końca 2012 roku będą wywożone te śmieci. I tak było. Przedsiębiorstwo usług komunalnych, wioząc na składowisko odpady z miasta, zabierał także śmieci z siedlisk. Tymczasem na początku stycznia mieszkańcy dowiedzieli się, że za wywóz odpadów muszą zacząć płacić. Poczuli się oszukani i zapowiadają podjęcie bardziej radykalnych kroków. Na wsi mieszkam, bo mi chodzi o to, że każdy. Będziemy strajkować jakimś, jak się da, tak zgodnie z prawem, ale będziemy jakoś tak się starać, to za dwa tygodnie, no nie wiem jak to wszystko, tego będziemy blokować tę drogę. Ale władze miasta twierdzą, że takich deklaracji nikt nie składał. Państwo, ci, którzy przybyli, nie przedstawili żadnych dokumentów, które przedstawiają fakt tego, że pan prezydent obiecał mieszkańcom do końca 2012 roku odbiór bezpłatny odpadów, jak również z tego, co mi wiadomo, mieszkańcy poruszali temat, że odpady mają być odbierane bezpłatnie od nich do końca budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów. Jak wiemy, zakład był planowany do oddania z końcem 2011, także nie wiem, skąd pojawiły się te argumenty. Obsługa siedlisk kosztowała miasto rocznie około 43 tysięcy złotych. Do tego miasto wzięło na siebie większość kosztów budowy chodników oraz modernizacji świetlicy i oświetlenia w siedliskach. Teraz nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby taką działalność kontynuować. Nie mamy żadnego tytułu prawnego do tego, żebyśmy mogli w jakiś sposób rekompensować mieszkańcom siedlisk w zamian za niedogodności, finansować im wywóz nieczystości. Jednak nie jesteśmy zamknięci na dyskusję z tym państwem. Taka obietnica wystarczyłaby nieco ostudzić emocje, a blokada drogi dojazdowej do zakładu jest na razie w fazie rozważań. Na razie nie. Miasto chce pomóc w tej sprawie. Tylko choć trzeba rozstrzygnąć, jak pomóc. Mieszkańcy siedlisk ratunku szukali także w spółce Eko Mazury, która za kilkanaście tygodni przejmie całą obsługę gospodarki odpadami. No i nie wiem, czego pan oczekuje ode mnie, prawda? Ponieważ... Kto drogę zepsuł? Ja oczekuję, że kto drogę zepsuł, niech ją naprawi do takiego stanu, jaka była. Ale póki co nic nie wskurali. Jeśli chodzi o sytuację odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców siedlisk, adresatem tego tematu nie jest bezpośrednio spółka Eko Mazur. Natomiast my jak najbardziej wspieramy mieszkańców siedlisk, ponieważ uważamy, że oni są bardzo ważnym elementem budowy naszego zakładu. Rozmowy trwają, ale mieszkańcy zapowiadają, że o bezpłatny wywóz odpadów z siedlisk będą walczyć. Przynajmniej ten rok jeszcze, bo następny rok przejdzie to na samorządy, na gminę. Już tam będziemy rozmawiać może z wójtem o dalszej jakiej rekompensacie. I pomysłu blokowania drogi nie porzucają. Mam szczerą nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, na dojazdówce do zakładu możemy mieć powtórkę z 2007 roku.